Dwadzieścia sześć słów na adwent. Słowo dwudzieste czwarte. Służebnica. Z ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, aby wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Maryja, pokorna służebnica pana, Ewangelia mówi o tym, że Syn Człowieczy przyszedł na ziemię nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Do udziału w tej tajemnicy jesteśmy zaproszeni także my wszyscy. A pierwsza, która miała wyjątkowy udział w tej tajemnicy Chrystusa, sługi, była. I jest właśnie niepokalana. Maryja. Ona razem z, Chrystusą jest, razem z Chrystusem jest służebnicą Pana. Ona razem z Chrystusem pragnie też służyć ludziom, Kościołowi. Świat zachęca Ciebie do tego, byś y, był nad głowami innych, byś zwyciężał, a nawet do tego, byś innych ludzi traktował jako swoje narzędzia do osiągnięcia własnych celów. Maryja. Razem z Chrystusem zaprasza Ciebie do tego, byś nie tyle był nad głowami innych, co byś umiał się pochylić nad drugim człowiekiem jak ona, byś stał się sługą. Im bardziej będziesz służył, jak Maryja, jak Chrystus, tym bardziej będziesz. Będziesz szczęśliwy, piękny, święty. O to chodzi w naszej wierze, na naszej drodze. By stać się sługą razem z Chrystusem i razem z niepokalaną. Zapraszam ciebie, byś dziś na osobistej modlitwie kontemplował ten piękny obraz niepokalanej służebnicy Pana, która potrafi służyć człowiekowi, która konkretnie dziś posługuje Elżbiecie. W Ewangelii słyszymy pieśń Maryi Magnificat, w której Matka Boża, pełna wdzięczności, uwielbia Boga za to, czego on dokonał w jej życiu. Kilka lat temu. Doświadczałam ogromnego lęku, który był on dla mnie tak silny, że paraliżował mnie. Podczas pewnych wakacji pojechaliśmy z mężem na rekolekcję domowego kościoła. Tam zaczęłam wołać do Boga i prosić go o to, aby on uwolnił mnie od tego lęku. Bóg odpowiedział i zadziałał z ogromną mocą, posługując się pewnym kapłanem, a jeszcze bardziej książką, którą od niego otrzymałam. Bohater tej książki był komandosem, służył w armii, walczył na froncie i niemalże każdego dnia ocierał się o śmierć. Dzielił się tym, że to, co dawało mu pokój serca, dawało mu nadzieję, to, co pozwalało mu przetrwać, było dziękowanie Bogu i uwielbianie Go za rzeczywistość, w której był. Bóg poprzez tą książkę bardzo mocno poruszył moje serce i otworzył moje oczy. Na początku bardzo trudno było mi zrozumieć, że mogę Bogu dziękować za ten lęk, ale dziękowałam i uwielbiałam go za te sytuacje, w których czułam, że ten lęk mnie paraliżuje. Z czasem zauważyłam, że moje serce zaczęło napełniać się pokojem, nadzieją, że ten lęk zaczął ustępować. Czułam, że nie jestem sama, że Bóg jest ze mną. Bóg wlał w moje serce wiarę która dała mi wolność od tego strachu, który mnie tak paraliżował. Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święte jest jego imię.